Zygmunt! Zygmunt, chodź tutaj do mnie. No co, co chcesz, co? Ja wychodzę. Co? Wychodzę. Szczęśliwa godzina. Stop! Masz bojowe zadanie. Odrobisz z Mariuszem Polski. Co? Teraz? A kiedy, jak to na jutro jest? A teraz jest mecz, Liga Mistrzów. No chyba dziecko jest ważniejsze niż mecz. No, generalnie tak, ale nie od fazy grupowej w górę. Mariusz! No, ale o co chodzi? Ojciec odrobi z tobą Polski. Teraz? A kiedy? To już nie przelewki, druga klasa. Proszę bardzo, masz tu zeszyt ćwiczenia, pilnuj, żeby odrobił. Siadaj! Dziadku! Czego chcesz? Chodź tutaj do nas. A ten tu po co? Ty przypilnujesz Mariusza, a ciebie Zygmunt przypilnuje dziadek. Ale co, nie ufasz mi? Zaufanie jest dobre. No. Ale kontrola jest lepsza. Proszę, dziadku, masz tu krzyżówkę i sieć. Ale ja się chciałem zdrzemnąć. Już niedługo dziadek się wyśpi za wszystkie czasy. Mamo, ale tata będzie na mnie krzyczał. Nie będzie. Będzie. Nie będzie. Będzie. No. Nie będzie. No będzie. Nie no. Będę! Głuchy jesteś? Czy mam ci dziurę powiększyć w uchu tym długopisem, co? Chcesz tego? Chcesz tego? Chcesz tego? Słyszałeś, co tatuś powiedział? Nie będzie. Jak wrócę, ma być odrobione. Lepiej, żeby było. Lizbek się palny. A mama to w ogóle gdzie poszła? Do Berlina. Na zjazd komendantów obozów. Ale zostawiła na wieży Sesmana. Dawaj to. No. To jest to? Mm. Kurde, cała strona. Dobra, zróbmy to raz, dwa, to jeszcze może zdążę na mecz. Popraw błędy. Napisz po jednym zdaniu, używając słowa, które błędnie zapisałeś w dyktandzie. Co tak tupie po ścieżce? Co tak tupie po ścieżce? Tam Barcelona gra półfinał, a tu coś tupie po ścieżce. Tam półfinał, tu półgłówek. Słyszałeś, co mama mówiła? Jestem ważniejszy niż mecz. Jesteś ważny jak rozgrywki piątej ligi mołdawskiej. Piłka nożna to sport dla debili. To dziadek powinien być królem strzelców. Ty ścieżce baranie się pisze przez rzecz kropką. Gdzie? Ścieżka RZ, ścieżka RZ. Ja już się dawno pogodziłem z tym, że ty nie dostaniesz Nobla. Teraz walka idzie tylko o to, żebyś umiał samodzielnie odgonić dzikie zwierzęta. Raz kiedyś nie chciało mi się pójść do kiosku, teraz trzeba odrabiać lekcje. No dobra. Proszę bardzo. Ułóż zdanie ze swoją ścieżce. Jakie? Jakie? Nie wiem jakie, no jakie, że coś chodzi po ścieżce. Co? Nie wiem co, no co może chodzić? Coś, co ma nogi, tak? Jakieś zwierzę. Jakie? Na przykład baran. Baran chodzi po ścieżce. Twój odpowiednik w świecie zwierząt. Twój wełniany kuzyn. Co się gapisz, baranie? Pisz. A może być żaba? Dlaczego żaba? Mniej liter, mniej pisania, szybciej skończę. I może zdążysz na mecz? Widzę, że w tym pustym Saganie jakaś jedna komórka mózgowa ma dzisiaj dyżur. Pisz, żaba chodzi po ścieżce. Żaba chodzi... No jak żaba chodzi? No jak żaba chodzi? Czy ty jesteś, Zygmunt, normalny? No przecież żaba skacze. Skacze! A ropucha? Chodzi. A ropucha to nie żaba. Ale chodzi. Jak już to pełznie. Nie, bardziej pełznie. Dobra, będziemy się zastanawiać, co robi żaba. Niech mu będzie. Pisz, żaba skacze po ścieżce.
Jak się zmęczy skakaniem, to chyba będzie szła, tak? Ile można skakać? Po ścieżce. Co jest zawsze na końcu? Ścieżki? Zdania. Co? Bocian. Naprawdę? Kropka! Jak barani bobek. Następne. Malutki, jak piszesz durniu, malutki, gdzie? Malutki przez D. Przecież wiadomo, że jak jest na końcu tki, to jest zawsze przez ty. A krasnoludki? Czyli nie zawsze. Ale prawie zawsze. Pobudzki, łódzki, wódzki. Dziadek nie ma co robić? Nudzi się dziadek? Testament dziadek napisze. Dziadek się w ogóle zajmie bieżącymi sprawami. Już napisałem. Nic nie dostaniesz. To jak dziadek napisał, to teraz dziadek sprawdzi, czy byków nie ma. Żeby nie było wstydu na koniec. Bo potem nie będzie kiedy poprawić. Najwyżej dostaniesz gówno przez uzwykłe. Ciebie to śmieszy? Powiedz mi, co cię śmieszy, bo nie wiem. Co cię śmieszy? Stary, umierający człowiek bredzący cię śmieszy, to? Krzyżówkę ma dziadek, się lepiej krzyżówką zajmie. Faktycznie, krzyżówkę. Uważaj. W psychologii zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób. O. Empatia. Empatia. Dobrze? Tak, tak, dobrze. Skąd ty znasz takie słowo? No chyba chodzę do szkoły, nie? Ułóż zdanie ze słowem malutki. Jakie? To wiesz, co to jest jakaś empatia? Nie potrafisz ułożyć zdania ze słowem malutki? A ty miałeś nie krzyczeć. Dobrze. Wobec tego ułóż debilu skończony zdanie ze słowem malutki. Było wystarczająco nastrojowo? Czy mam jeszcze polecieć po kadzidełka? A co? Ty nie potrafisz wymyślić? Oczywiście, że potrafię, ale przecież nauka, baranie, nie polega na tym, że ja coś dla ciebie wymyślam, a ty to potem tylko zapisujesz jak bezmyślny robot. Ułóż zdanie ze słowem malutki. Stopniowanie, zwiększanie, wzmożenie. Eskalacja. Eskalacja. Malutki. Proszę cię po dobroci. Nie chcę eskalować. Ułóż zdanie ze słowem malutki. Zrobisz to, rozejdziemy się każdy w swoją stronę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wobec tego będziemy siedzieć tutaj tak długo, aż ułożysz zdanie ze słowem malutki. Pisz, malutki ptaszek, fruwa po łące. Malutki ptaszek? Fruwa po łące. No jak fruwa po łące? Czy ty jesteś, Zygmunt, normalny? Czy ty jesteś nienormalny, co? No albo fruwa nad łąką, albo fruwa po niebie, tak? No, chyba, że chodzi. No ale to wtedy po ścieżce. Ale tam już jest żaba. Tata, tam żaba jest. To się nie pomieszczą. No bo jak żaba, no to dwie... Nie dotykaj mnie! Pisz. Malutki ptaszek fruwa po niebie. O nie. Następne. A co to jest w ogóle malutki ptaszek, co? No wytłumacz mi, Zygmunt, z łaski swojej, bo ja nie wiem. Co to jest ten malutki ptaszek? Albo malutki ptak, albo ptaszek. A co to jest za dziwo ten cały malutki ptak? Piskle, stary dziadu, to jest piskle.
se dzióbkiem wydziubało dziurkę w skorupce piskle. Ale takie piskle jeszcze nie umie fruwać. Chodzić też nie umie. Pisz. Malutki ptak leży w trawie. I zdycha. Zdycha jak jecha? Wszystko jedno, aby zdechł. Co jest zawsze na końcu? Co? Kropka. Nie możesz raz na zawsze zapamiętać, że zawsze na końcu zdania jest kropka? No jakoś nie. To sobie skojarz czymś. Kropka jak barani bobek. To już wolę sobie skojarzyć, że kropka jak górna część średnika. Następne. Chrząszcz. Chrząszcz, wyobraź sobie, pisze się przez RZ. Proszę bardzo, ułóż zdanie ze słowem chrząszcz. Ty ułóż. Chrząszcz brzmi w trzcinie. Jakieś kurwa uwagi? Przysięgam ci. Jeszcze raz, zapomnij, że na końcu zdania jest kropka. Wtedy wstanę i się tak załaduję w pysk, że będziesz miał w zębach przecinek. Dolną część średnika. Następne. Krokus ma delikatne zielone listki. Ma także pomarańczowy słupek i pręciki. Pręciki? Ty to w ogóle napisał. Krystyna Wieczorek. Jeszcze cię znajdę. Opisz w zeszycie inny typowo obwiesany kwiatek. Proszę bardzo. Jaki znasz inny typowo obwiesany kwiatek oprócz krokusa? Oprócz krokusa, inny typowo wiosenny kwiatek to nie znam. Nie, tylko krokusa znasz? A ty znasz jakiś inny typowo wiosenny kwiatek? Krokus już był, tak? Dziadek, jaki jest kwiatek inny typowo wiosenny oprócz krokusa? Teraz coś pi zaraza. Ale bo udaje, bo nie wie. Cześć, może tu coś jest. Czasem tak robią. Oczywiście, że tak. No przecież. Przebiśniek, zawilec, sasanka. Pierwszy raz słyszysz, durniu, takie nazwy? Pierwszy raz? Przebiśniek, zawilec, sasanka? Połącz rysunek z nazwą. Połącz rysunek z nazwą? Czym? Drutem. Patrz, to jest chyba zawilec. Widzisz, bo tak wygląda, jakbyś chciał się zawinąć. Rozumiesz? To jest chyba przebiśniek z kolei, bo tak wygląda, jakbyś chciał się, nie wiem, przebić przez coś. O. Przez śnieg. A to jest sasanka. No ale sasanka, bo co robi? Bo się ani zawija, ani przebija. Tylko tak się sasani. Opisz przebiśniek. To dlaczego przebiśniek? A dlaczego nie? A może ja bym wolał sasankę? A może mnie to gówno obchodzi? A to ja na pewno chcę sasankę. Opisz przebiśniek. Sasankę. Przebiśniek. Nie, sasankę. Opisz przebiśniek. Sasankę. Tej se sasankę niech opisuje sasankę. Proszę bardzo, specjalnie dla pana esesmana. Opisz moją esesmankę. Co? Sasankę. Sasankę. Proszę. Jesienny kwiat. Jaki dziadziu? Jesienny? Jesienny. A, no to jesienny kwiat, no co to? No to dalia, aksamitnik, dzielżan. O, albo... dzielżan. Opisz sasankę. Proszę. Słucham. Chciałeś sasankę, masz sasankę. No proszę. No. No mów coś. Mów coś.
Mów coś, bo ci wyrwę oko. Masz rysunek. No mam, ale ten rysunek to... Czyli to telefon. Tato, to mój. Wyłącz go. Ale poczekaj, poczekaj. Tu kolega dzwoni. Nie interesuje mnie to. Wyłącz, powiedz, że nie możesz rozmawiać i wyłącz. Halo? O, bonjour, Sébastien. A, no, pane possibilité maintenant. O, je fais mes devoirs. Oui, oui, avec papa, comme d'habitude. No, no, demain, sûrement demain. Aha. Oui, oui, Sébastien. Aha. Salut. Co to było? No kolega dzwonił. To było po francusku? No a po jakiemu? Co mu powiedziałeś? No, że nie mogę wyjść, bo odrabiam z tobą pracę domową. A ty nie słyszałeś? Byłem wczytany w podręcznik pani Wieczorek. Chyba się specjalnie na ciebie nie rozdwoję. Skąd ty nasz francuski? Znalazłem kiedyś słownik i się sam nauczyłem. Opisz sasankę. Słucham. Co ona ma? Est-ce que c'est Sébastien appelé? Oui, oui. C'était Sébastien, grand-pa. Très bien. A stary co? Dziadka też nauczyłem. Opisz sasankę. Słabo. Co ona ma? No. Jak się nazywa? To długie, podłużne takie. Zielone. Każdy kwiat to ma. Każdy. Zawilec, sasanka, przebiśniek, dzielżan. Wszystkie kwiatki, które dziadek zaraz będzie wąchał od spodu. Jak to się nazywa? Proste pytanie. Jak to się nazywa? Może być po chorwacku! Jak to się nazywa? Sasanka ma co? Zielone co? Ło. No ło. Dy. Łody. Łodygi! Sasanka ma zielone łodygi! Ale odkrycie... Nie, nie, to ci się nie uda. Nie pójdę do więzienia, będziesz żył. Będziesz żył i pisał, pisz. Sasankę ma zielone łodygi. Zielone łodygi. Ma liście? Nie ma. Pisz, nie ma liści. Jak nie ma, to po co pisać? Żeby mieć proste, zdrowe zęby. Piszesz? Tak, tak. Fajnie. Ma za to, pisz dalej. Fioletowe płatki, żółty słupek i, ja wiem, czerwony pręcik. Ty masz prącik. Co jest zawsze na końcu? Orgazm! Ale dziadek ma pamięć. Żeby tak dziadek pamiętał wodę spuszczać. Aby człowiek nie miał orgazmu wchodząc do łazienki. Ostatnie. Do basinego ogródka. Do czego? Do basinego ogródka. Do ogródka basi, ty dziwko! Niebawem nadlecą. Wymień trzy ptaki. Jakie? Srakie! Przepraszam, srakie. No, słucham. Trzy ptaki. Wymieniaj. Raz, dwa. Wymieniaj. Wymieniaj ptaki, baranie, no! Wymieniaj! Słowiki latają, latają. Skowronki latają, latają. Wymieniaj chociaż jednego ptaka. Jednego ptaka wymień sam, sam. Słowiki, skowronki, co jeszcze? I gile, dobrze. Co jest zawsze na końcu? Orgazm!
Na końcu zdania jest kropka, a na końcu meczu gwizdek. To był gwizdek na koniec pierwszej połowy. Drugą sobie obejrzę w całości. I nie śmiej się, dziadku, bo będą spodnie do prania. Nie! Nie! Tato, bo źle, bo jeszcze jedno miałem. Ułóż zdanie ze słowem but. Pisz. Mój ojciec jest głupi jak but. I kropka. Kropka. Kropka.